Ekspert. To jest nasz drugi odcinek, który mówi o tym, jak nauczyć psa kagańca. Pierwszy odcinek mówił o tym, żeby pies sam z siebie wkładał głowę do kagańca i jadł z niego jedzenie. Jeżeli mamy opanowane pierwsze ćwiczenie, możemy już zacząć zapinać psu kaganiec, co jest dodatkową nieprzyjemnością i pogłębia jego poczucie, że ma jakieś ciało obce na pyszczku i będzie chciał je ściągać. Dlatego czym prędzej po zapięciu kagańca zaczynamy go skarmiać. Warto jest mieć przygotowane mokre jedzenie, atrakcyjne jedzenie, jakieś mięsko, jakiś smaczek i po prostu wkładamy pieskowi jedzenie do kagańca i go nagradzamy. Jeżeli mamy kaganiec, który nie ma specjalnej dziurki do karmienia, warto jest ten kaganiec od środka wysmarować czymś. Do tego będzie nam się nadawał pasztet albo specjalne pasty dla psów, które umożliwiają psom wylizywanie jedzenia. Czyli mamy jedną opcję, skarmianie psa w momencie, kiedy pies już ma założony kaganiec z ręki lub wysmarowanie kagańca od środka, tak żeby pies sobie spokojnie mógł wylizywać ten kaganiec. Dopiero wtedy, kiedy widzimy, że pies się czuje komfortowo w kagańcu, zapinamy go. I staramy się ćwiczyć noszenie kagańca parę razy dziennie. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to przynajmniej 5 minut dziennie po to, żeby pies to zaakceptował. Po to, żeby później nie było takich sytuacji na spacerze, że stara się ściągnąć kaganiec. Tutaj jesteśmy dalej ze Stefanem jeszcze na etapie przyzwyczajania go, dlatego postaram się jak najwięcej przyjemności dodać do tej nieprzyjemności, jaką jest kaganiec na pyszczku. Dzięki.